Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Gościmy dzisiaj z wizytą u pana doktora Ryszarda Chorążego i chcemy dzisiaj z nim porozmawiać na temat chorób gołębi. Zaczniemy od takiej jednostki chorobowej, która jest zmorą, że tak powiem, każdego hodowcy, bardzo, że tak powiem, popularna, jeżeli tak można się wyrazić, a mianowicie będziemy rozmawiać o żółtym guzku, tak zwanej trichomonadozie. Proszę bardzo, panie doktorze, co pan może w tej materii, że tak powiem, hodowcom przekazać? Jeżeli chodzi o żółtego guzka, jest to choroba, których przyczyną jest pierwotniak z trichomonas. On występuje u ptaków wolu oraz w jamie dziobowej. Ja osobiście obecnie stwierdzam trichomonas przeważnie w badaniach laboratoryjnych, czyli badając pod mikroskopem. Postaci takiego typowego żółtego guzka ostatnio nie spotykam. To chyba świadczy o tym, że hodowcy jednostkowo przykładają do tego tematu. Aczkolwiek w preparatach, które badamy od gołębi, trichomonas stwierdzamy dosyć często. Częściej jest stwierdzany u ptaków młodych, ale też czasami jest stwierdzony u ptaków starszych. U ptaków starszych występuje nosicielstwo i w związku z tym ptaki starsze przekazują młodym z mleczkiem z wola trichomonas. I ten trichomonas rozwija się u ptaków młodych, powodując zmiany i co za tym idzie chorobę. A jakie objawy są właśnie żółtego guzka, takie typowe, które hodowca może sam zaobserwować u siebie? Czy powiem tak, że ciężko jest znaleźć, znaczy jeżeli nie ma żółtego guzka, to ciężko jest znaleźć taki typowy objaw. Te objawy są ogólne, typowe dla większości chorób. Czyli ptaki są smutne, osowiałe, w ogóle przeważnie są kiepskie wyniki, jeżeli chodzi o loty. I to są chyba te przyczyny, które hodowca jest w stanie zauważyć. W związku z tym tutaj bardzo dużą rolę w takim przypadku spełnia badanie laboratoryjne. Badanie naszyńczyste, które po prostu można zrobić albo w laboratorium, ewentualnie to, żeby było pokazywane na poprzednich filmach u hodowców. Takie badanie jest, że tak powiem, o tyle też proste, że nawet może je wykonać pan doktor, nawet będąc na badaniu terenowym, z wizytą u hodowcy. Dokładnie, czy załóżmy, spotykamy się z grupą hodowców, jak to czasami robię, że spotykamy się z grupą hodowców i w tym momencie przekaz jakiś zebra na przykład i tam badam im tego gołębi. Pan doktor wspomniał o tym żółtym guzku, że jeżeli nie występuje, chodzi o to, że są to takie małe grudki jakby występujące w układzie pokarmowym gołębia, tak? Ale ja osobiście tych grudek już od dłuższego czasu nie widzę. Nie obserwuje się? Nie, to nie, było takie nie, kiedyś? To może było kiedyś, jak hodowcy może nie leczyli. No wiesz, jest też inna sprawa, że ja mam kontakt z hodowcami, którzy są ludźmi odpowiedzialnymi. Czyli stosują taką profilaktykę, tak jakby? Tak, dokładnie. Także jest to może też inna grupa hodowców, nie? A w ramach takiej profilaktyki pan doktor co by polecał? Znaczy ja generalnie na rynku są obecnie preparaty oparte na prednidazolu. I te preparaty są powszechnie stosowane. A jak często takie badania, takie profilaktyczne, że tak powiem, podawanie tych preparatów czy wykonywać? Ja akurat generalnie nie robię badania profilaktycznego z tego względu, że mam możliwość zdiagnozowania tego i robię to po prostu, ja stosuję zawsze podawanie preparatów po leczeniu. Nie ma czegoś takiego, że podaję go profilaktycznie, bo jest to związek chemiczny. Krótko mówiąc... Jak każdy związek chemiczny ma swoje działanie uboczne. A podawanie go tak sobie uważam, że nie ma sensu. Tym bardziej, że ja jestem w stanie zrobić to badanie szybko, sprawnie, no i tanie, no bo to nie musi, że to jest badanie drogie. No. I to jest tak, jak wspomnieliśmy na początku, badanie proste, które pan doktor po przyjechaniu, że tak powiem, do hodowcy wykonać może na miejscu i też od razu wtedy określić, jaki rodzaj kuracji, jeżeli takie były, że tak powiem, stężenie tych, że tak powiem, trichomonadów wystąpiło, wykonać na miejscu. Także dziękujemy na razie panu doktorowi, chyba że pan doktor ma jeszcze coś do dodania w materii trichomonadozy. Chciałem jeszcze akurat dodać, że są trichomonadozy, ale jeżeli chodzi o długą chorobę, którą też się stwierdza w sumie w bardzo prosty sposób, to jest kokcylioza. Bo badając za jednym zamachem i rzęsiska, załóżmy, badam też przy okazji kał na kokcylia, jeżeli stwierdzę kokcyliozę, można też podjąć bardzo szybko leczenie i leczenie to jest leczenie celowane. Podobnie jak załóżmy odrobaczanie gołębi.
Też, badając skał, można ocenić, jakie są robaki i w związku z tym ustalić odpowiednią dawkę preparatu w celu odrobaczenia, czy załóżmy zwalczania kokcydy. Czy to badanie na kokcydię jest takie same, tak samo proste jak badanie właśnie na trichomonadozę? Jest badanie bardzo prostym i zajmuje załóżmy 15, około 20-25 minut. A na robaki, tak jak pan doktor wspomniał? Tak samo, za jednym podejściem bada się i na kokcydia, i na robaki obrócznie. I na trichomonadozę też, tak? Za jednym razem? Czyli to są badania proste, które umożliwiają hodowcy szybko dowiedzieć się, jaki jest stan jego gołębi pod tym kątem i od razu też pan doktor zalecić może kurację jakąś. A powiedzmy jeszcze o kokcydiozie, jak już pan doktor wspomniał. Dlaczego tak ważne jest, żeby kontrolować poziom tych kokcydiów w hodowli? No z tego względu, że kokcydia są bardzo poważną chorobą i mogą nawet generalnie takim pierwszym objawem kokcydii to jest biegunka w gołębniku. Jeśli jest biegunka, można to kał zbadać i podjąć leczenie, bo ptaki, które mają w sobie kokcydia, nigdy nie osiągną odpowiednich wyników. Ale zarówno też w rozpłodzie też będą się słabo, rozwijać? Tak, w rozpłodzie będzie też słabo, ale głównie nie osiągną wyników lotowych. I zawsze po sobie pamiętać, że ja zawsze zalecam wszystkim szybkie badania z tego względu, że w tym wypadku wbrew pozorom wychodzi to taniej, bo czasami po prostu nie ma potrzeby podawania w ślepole. I tak jak pan doktor też wspomniał. I leczenie jest celowane, czyli jest leczenie na konkretne pasożyty w odpowiedniej dawce, bo też o tym pamiętać, że inna będzie dawka, załóżmy na glisty czy na askaridię, inna będzie dawka na kapilary. Czyli co to są kapilary, powiedzmy tak może? To są akurat dwa rodzaje robaków. Askaridie, czyli glizdy, no i kapilary, czyli słupkowce. Nie? Są inne dawki leków. Też załóżmy, inaczej się ułoży dawkę na kokcydia przy silnej inwazji, przy słabej. No to dlatego zawsze wszystkim zalecam pierwsze prowadzenie badań, a dopiero potem leczenie. A obecność tych jednostek chorobotwórczych, o których pan doktor wspomniał, też wpływa na to, że się ogólna odporność gołębia chyba też osłabia i organizm gołębia jest wtedy podatny chyba na dużo więcej innych chorób, prawda? Oczywiście, bo w tym momencie jest osłabiona odporność organizmu i w związku z tym możemy nawet, załóżmy, nie osiągnąć właściwej odporności przeciw chorobom wirusowym po szczepieniach. Czyli przed każdym szczepieniem ptaki powinny być zbadane i odrobaczone. To jest warunek po prostu bezwzględny. Czyli konkludując już na koniec, można tak powiedzieć, że wykonując tak proste badania, o których pan doktor wspomniał, określając poziom trichomonadów, określając ilość kokcydiów, jak również czy są gołębie z robakami niejako, możemy tym prostym badaniem i podjętą odpowiednią kuracją zapewnić, że tak powiem, zdrowie w związku z innymi chorobami. Tak. Jeżeli dobrze zrozumiałem, tak? Tak, oczywiście. Czyli to jest badanie, które pan doktor, że tak powiem, zaleca, poleca i to jest, że tak powiem, coś takiego, co hodowca powinien, już świadomy hodowca, regularnie stosować. Oczywiście, tym bardziej, że to nie są badania drogie, to są badania w miarę tanie, no i szybkie, no i to i można podjąć celowane leczenie bez świadomego obarczania wątrobinę. A jak często tak badanie wykonać pan doktor zaleca? Znaczy, jeżeli chodzi o pasożyty, to ja myślę, że co 3 miesiące to jest taki minimum. Czyli te badania raz na kwartał można na wszystkie kwartał wykonać? Czyli generalnie wiadomo, że zawsze przed łączeniem w pary, czyli przed szczepieniami, potem przed lotami trzeba wykonać i potem generalnie po lotach, żeby sprawdzić. Jeszcze raz czy dwa razy. No i też oczywiście wtedy, kiedy mamy podejrzenie, że gołębie są jakieś osowiałe, osłabione, nie mają odpowiednich wyników i wtedy zawsze możemy takie badania wykonywać. Jak biegunka będzie załóżmy w gołębniku, też należy zbadać i sprawdzić. Tutaj zachęcamy też jeszcze do wszystkich do wejścia na stronę internetową www.centrumzdrowiagolebi.pl, jak również do kontaktu z panem doktorem. Pan doktor poda nam numer telefonu, jakby któryś z hodowców miał jakieś pytania odnośnie tego, o czym rozmawialiśmy, to zawsze może zadzwonić i się więcej dowiedzieć. Proszę bardzo, panie doktorze. 604 940 912.
a rozmawialiśmy z panem doktorem Ryszardem Chorążem z Koszalina. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy przedstawiać kolejne jednostki chorobotwórcze, chorobowe jednostki, które tutaj występują u gołębi.